Siema. Postanowiłem nagrać ten filmik, ponieważ dotarł do mnie Shifter firmy VNM. Jest to nowa firma na rynku, nowo powstała. Jest to ich pierwszy produkt. Natomiast firma jako firma funkcjonuje już na rynku tutaj jakby naszym sim racingowym. Pierwszym ich takim produktem, może nie tyle fizycznym, co jakby oprogramowaniem, było stworzenie softu zastępującego MMOS, czyli softu i firmware'u do kierownic typu Direct Drive. Soft jest świetny, umożliwia obsługę wszystkich 12 efektów force feedbacku, jest aktualizowany na bieżąco, poprawki są wprowadzane. Twórcę softu, jak i również tego shiftera można spotkać na Discordzie, można z nim porozmawiać na Facebooku poprzez Messengera, można zgłosić jakieś uwagi, jest otwarty na wszelkiego rodzaju sugestie, także myślę, że tutaj jakby mamy większą możliwość wpływu na to, co powstaje, tak? Projekty są konsultowane jakby z użytkownikami bezpośrednio na Discordzie. Także myślę, że jest to fajna alternatywa dla potentatów takich jak Toastmaster czy Fanatec. Sam Shifter przychodzi do nas w takim oto pudełeczku, prawda? I w komplecie z Shifterem otrzymujemy taki właśnie plate na 7 biegów lustrzyczny, gałeczkę do zmiany typu H. Otrzymujemy taką gałeczkę pod sekwencję i sam plate do sekwencyjnej zmiany biegów. Wykonany on jest w ten sposób. Wszystko jest ładnie tutaj, prawda, pokryte piękną czerwoną anodą. Tutaj mamy ładny zatrzask kulkowy, który daje nam bardzo fajny feeling i czucie tej w trakcie zmiany tego biegu. Tutaj są dwie kulki, sprężyny. Regulacji twardości można tutaj dokonać za pomocą tych właśnie dwóch śrub. To w zasadzie tyle, tak? Przynajmniej na razie. Ja sobie również zamówiłem taki plate, który umożliwia nam tutaj zmianę 6 przełożeń plus wsteczny i 5 przełożeń plus wsteczny. Każdą taką płytkę można sobie zamówić. Jeszcze jest dostępna bodajże 4 biegi do przodu plus wsteczny. I taką płyteczkę można zamówić za dodatkowe $13. Co jeszcze ciekawego? Samo wykonanie tych gałeczek. No fajna anoda czarna, dosyć dobrze wykonana. Są ciężkie, masywne. Widać, że jest to porządna robota w aluminium. Jest to jakieś tam CNC. Dźwigienki, gałeczki są oparte o samozaciskowe tulejki typu ER. Tak to wygląda. Bardzo fajne, szybkie w montażu. Nie trzeba się tutaj męczyć. Po prostu się odkręca śrubeczkę i luzuje się w zasadzie ten pierścień, tą dolną część. I reszta to już jest jak standardowo w narzędziu, prawda, samozaciskowe. Do zmiany trybu czy zmiany plate'a, no niestety trzeba tutaj te 4 śrubeczki odkręcić, ale to dosłownie zajmuje ułamek sekundy, nie trzeba się tutaj jakoś mocno męczyć, nie trzeba tego jakoś mocno dokręcać, dlatego że wykonanie tego jest po prostu rewelacyjne, tak? Wszystko jest tutaj pięknie spasowane, nie ma żadnego jakiegoś tam niepotrzebnego luzu, nic nam tutaj nie lata, wystarczy to lekko umocować i to wszystko się pięknie, ładnie trzyma. Tutaj mamy, prawda, logo producenta, logo oczywiście jest podświetlane, jest to dioda typu RGB, czyli można sobie tam zmieniać kolorki. Mamy w oprogramowaniu do sterowania jakieś tam dostępne różne efekty, można to sobie wgrać, zapisać. Nie musimy tego oprogramowania uruchamiać, absolutnie, zapisuje się to we promie. I tyle. Mamy tutaj mocowanie, porobione otworki, prawda, z gwintem. W ten sposób możemy to umocować jakoś gdzieś tam sobie do naszego rigu. Jest opcja zamówienia również takich klampów dodatkowych, żeby można było to umocować tradycyjnie, czy do stołu, czy też w jakikolwiek sposób, nie wiem, do profili aluminiowych.
Mamy tutaj gniazdo USB, które to służy tutaj, prawda, do połączenia z komputerem. Przełącznik trybu pracy, sekwencja, układ H. Dolne gniazdo, tutaj to typowo USB-A, służy nam do aktualizacji oprogramowania. Górne natomiast służy, jak to tam jest właśnie napisane ładnie, jest to track ready, czyli do jakichś symulatorów typu ETS, żeby można było podłączyć sobie taką tego typu dźwignię, jak ta od Scani, gdzie mamy połóweczki i dolną, górną skrzynię, tak? Nie musimy tu już stosować żadnych dodatkowych cudów, nie musimy kombinować. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, nie ustaliłem jeszcze tego z Hoanem, jak to tak naprawdę ma być wykonane, tak? I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o taką, no, budowę podstawową, tak? Całość jest aluminiowa. Całość jest aluminiowa, pokryta właśnie ładną oksydą. Nie ma tutaj, prawda, jakichś niedociągnięć, naprawdę jest to porządnie wykonane. Mamy tutaj również od spodu otworki, możemy to sobie umocować w ten sposób do jakiegoś naszego rigu. No to już kwestia dowolności, tak, prawda, musimy to sobie jakoś tam ustalić. Każdy z nas ma jakiś tam inny rig, u każdego to inaczej wygląda. Pokażę wam, jak wygląda zmiana tutaj, prawda, na sekwencję, ile czasu to zajmuje. Jest to naprawdę moment, nie ma tutaj jakoś specjalnie problemu. Zapomniałem dodać, że w zestawie oczywiście otrzymujemy dwa kabelki, czyli otrzymujemy ten typowy kabel USB-B do USB-A, tak, żebyśmy mogli się podłączyć. Dostajemy również kabelek typu USB-A do USB-A. Są to porządne kable firmy Ugreen, także nie jakiś tam, prawda, najtańszy badziew. Porządne, naprawdę dobrze zrobione, dosyć długie, nie wiem, mają bodajże około 3 metrów te kable, przynajmniej ten USB-B. I tyle, tak. Jeżeli chodzi o taką budowę wewnętrzną, to tak pokażę, mniej więcej to wygląda. Jest to całe aluminiowe. Wykonanie jest po prostu przepiękne. Ja się jaram takimi właśnie rzeczami mechanicznymi, taką typową mechaniką. Jest to zrobione naprawdę świetnie. Wszystko jest na łożyskach tocznych, oczywiście uszczelnianych. Nie ma tutaj mowy o jakimś drukowanych elementach. Tak naprawdę drukowane elementy mamy dwa. Są to mocowania i osłonki dla tej diody RGB. Reszta jest po prostu bądź aluminiowa, bądź ta jak tutaj właśnie dźwignia sama, która jest stalowa. Wszystko, tak jak mówię, jest na łożyskach tocznych. Nie ma tutaj mowy o jakichś łożyskach ślizgowych, o jakichś dziwnych tulejkach, o jakichś innych takich rzeczach. Nie, nie, nie. Absolutnie wykonanie to jest top class i tu w ogóle nie ma o czym rozmawiać, tak? Założymy sekwencję. Każda z tych płytek pasuje tylko w jeden sposób, także nie ma możliwości, żeby to założyć jakoś tam odwrotnie, jakoś tam źle, żeby coś było nie tak. Pasuje tylko w jeden sposób. Prawda? Tak to wygląda. Tak jak mówię, no zajmuje to dosłownie sekundę. Wiem, że są na rynku shiftery, które umożliwiają taką zmianę w dużo szybszy sposób, że możemy, prawda, nie wiem, tak jak w SHH, nacisnąć, przekręcić. Możemy tutaj coś w ten sposób zrobić. Tutaj no jest to zastosowane w stary sposób, tak? Czyli podmiana płytek. Wydaje mi się, że jest to rozwiązanie sensowne, dlatego że dzięki temu uzyskujemy bardzo fajny tryb sekwencyjny, tak? Jest to, no, w ogóle bez porównania z na przykład Transmasterem, którego posiadam, gdzie tak naprawdę mamy tylko jakąś tam sprężynkę i to jest, no, rozwiązanie takie sobie, tak? Tutaj wygląda to w ten sposób. A jak widzimy, no, zajmuje to naprawdę moment. Przełączenie tego biegu następuje z wyraźnym klikiem, tak? Naprawdę jest to świetne rozwiązanie. Uważam, że w tej chwili chyba jedno z fajniejszych na rynku. Przynajmniej jeśli chodzi o tryb sekwencyjny.
Jeżeli chodzi o tryb tradycyjnej zmiany biegów, bardzo precyzyjnie. Precyzyjnie, z dobrym klikiem, z dobrym czuciem. Bardzo fajnie to wygląda. Później jeszcze nagram krótki taki filmik. Taką przebiteczkę zrobimy, gdzie pokażę Wam, jak to się sprawdza w trakcie samej jazdy. I będziecie mogli ocenić, czy faktycznie zmiana tych biegów, czy faktycznie to wchodzi tak płynnie i szybko, jak ja tutaj Wam właśnie opowiadam. Także mówię, jeśli chodzi o budowę, jeśli chodzi o porównanie do Trasmastera, jest naprawdę zupełnie inna liga. Jeśli chodzi o wykonanie, jeśli chodzi o sam feeling, działanie, to jest w ogóle zupełnie co innego. To sprawia wrażenie naprawdę solidnego, fajnego sprzętu, gdzie tak naprawdę Trasmaster przy tym sprawia wrażenie, no, zabawki. I to czuć, i mówię, i tą różnicę naprawdę zdecydowanie widać. Postanowiłem Wam pokazać jeszcze, jak jest zbudowany ten shifter wewnątrz, bo to, że on jest ładny z zewnątrz, piękny, aluminiowy, to jest jedno, ale tak naprawdę samo wnętrze jest równie ładne i ekscytujące, jak i całe zewnętrze, tak? Prawda, tutaj mamy piękną oksydę od wewnątrz. Wszystko ładnie zrobione, naprawdę perfekcyjnie. Widać, że tutaj producent stawia na najwyższą jakość. Jest to jeden kawałek aluminium, solidny, porządnie zrobiony. Nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o budowę tutaj właśnie wewnętrzną, to widzimy płyteczki dla osi Y, dla osi X, czujniczek Hala, prawda? Także no, jak dla mnie rewelacja. Płytka profesjonalnie zrobiona, sam sterownik, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Tutaj mamy taką mosiężną tuleję. Wewnątrz jest sprężyna wraz z kulką. Tutaj za pomocą śrubki zderzakowej, za pomocą dołączonego imbusa, zresztą do zestawu, możemy sobie regulować siłę, jaka jest potrzebna do tutaj, prawda, przełączenia tego biegu. Ruch na boki realizowany jest za pomocą tych, blokowany jest za pomocą tutaj tych dwóch dźwigni i sprężyny powrotnej, która daje nam ten uczucie takie właśnie powrotne. Wszystko tutaj widzimy. Łożyska uszczelnione. Tak samo dźwignia również porusza się na łożysku. Sama dźwignia jest stalowa, reszta jest natomiast aluminiowa, wykonana bardzo porządnie. Druga dźwignia, która nie dźwignia, tylko wałek, który tutaj zapewnia ruch na boki, również jest umocowany w łożyskach tocznych, uszczelnianych, więc tak jak mówię, shifter na pewno będzie pracował długo i bezawaryjnie. Samo wykonanie, jak widzimy, kawał porządnej roboty, wszystko wykonane na CNC, porządnie wycięte, naprawdę robota pierwsza liga. Widać tutaj właśnie po wszelkiego rodzaju krawędziach, nie krawędziach, gdzie to jest naprawdę dobrze zrobione.